Serdecznie witam na dzisiejszym briefingu prasowym. Dziś bardzo ważny temat. Będziemy rozmawiać o moście, który jest zlokalizowany w ulicy Kamiennej. W konferencji udział wezmą zastępca prezydenta do spraw gospodarczych pani Ewa Pełechata, naczelnik Wydziału Komunalnego Karol Królikowski oraz zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Czesław Stoma. Pani prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie, choć dzisiejsza informacja, jaką Państwu przekażemy, nie napawa optymizmem. Otóż, jak Państwo pamiętacie, w 2019 roku w ramach kaskadowego przekazania dróg po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S6, miasto Kołobrzeg stało się zarządcą całej, między innymi całej ulicy Kamiennej. Wzdłuż tej ulicy znajdują się dwa mosty. Jeden na kanale drzewnym, drugi na rzece Parsencie. Pierwszy przegląd, który jako zarządca drogi zobowiązani byliśmy wykonać, był na tyle niepokojący, że pani prezydent podjęła decyzję o zleceniu dokumentacji projektowej na przebudowę całego mostu. Nie na remont, tylko na budowę nowego mostu. Ja przypomnę Państwu, że ten, który most na kanale drzewnym, to jest obiekt z 1948 roku, więc naprawdę wiele lat już nam służył. Teraz jesteśmy na etapie kolejnego przeglądu i on już jest, proszę Państwa, tak zatrważający, że będą potrzebne w mieście dosyć radykalne zmiany organizacyjne w ruchu. Zanim jednak o tym Państwu opowiemy, bardzo poproszę Pana Naczelnika, aby Państwu przedstawił wyniki ekspertyzy technicznej z przeglądu tego obiektu mostowego, a w konsekwencji później powiemy Państwu o działaniach, które chcielibyśmy już teraz zacząć komunikować i przyzwyczajać mieszkańców i użytkowników tej drogi do zmian, które będą musiały nastąpić. Panie Naczelniku, bardzo proszę o stanie technicznym tego mostu. Dzień dobry. Proszę Państwa, tak jak Pani Prezydent już powiedziała, co roku wykonywane są przeglądy techniczne obiektów, między innymi obiektów mostowych. I dzisiejsze spotkanie wynika z tego faktu, że porównując przegląd z roku zeszłego i z roku 2021, czyli bezpośrednio wykonany w październiku tego roku, przeprowadzający przegląd wykazał, że niestety, ale stan techniczny mostu się pogarsza. To, co jest najbardziej niepokojące, to to, że elementy konstrukcyjne mostu żelbetowe są popękane, jest odsłonięte zbrojenie, zarówno na elementach dźwigarek, jak i na przyczółkach. Jest kompletnie zdegradowana izolacja mostu i efektem tego wszystkiego jest to, że jest realne zagrożenie, że nośność mostów po prostu spada. W związku z tym dokonujący przeglądów mostu stwierdził, że konieczne jest ograniczenie jego nośności, aby nie następowało dramatyczne postępowanie tych odkształceń, tych pęknięć, które są. Chodzi tutaj, to co jest najistotniejsze, most na kanale drzewnym. To jest ten krótszy most w ciągu ulicy Kamiennej. Tak jak pani prezydent powiedziała, efektem też jest to, że zapadła decyzja, żeby ten most przebudować na nowo, bo jego stan jest taki, że remonty nie zagwarantowałyby nam doprowadzenie go do takiego stanu, żeby ta nośność była taka jak trzeba. I to jest powód, dla którego jesteśmy zmuszeni wprowadzić ograniczenie na tym konkretnym moście. Ograniczenie tonażowe, czyli do 20 ton. Tak. Jeśli pozwolisz, Karol, że ja przerwę, bo i chciałabym Państwu w tym momencie powiedzieć, że mamy już wstępnie przygotowaną koncepcję ograniczeń w ruchu, bo te decyzje muszą być radykalne i tak naprawdę wprost natychmiastowe. To, co powiedział Pan Naczelnik, że z ekspertyzy wynika wprost, że ta
nośność pojazdów, które miałyby przejeżdżać, musi być ograniczona. Wobec tego bardzo bym prosiła Panie Naczelniku pokazać wstępne opracowanie dotyczące zmian w organizacji ruchu, jeśli chodzi o ograniczenia przejazdów tym mostem, bo to jest konsekwencja wdrożenia zaleceń z samej ekspertyzy. Bardzo proszę Panie Naczelniku. Już za chwilkę to udostępnię. Chciałem jeszcze tylko dodać, że my niezależnie od tego, że będziemy to ograniczenie wprowadzać, to po to, żeby badać, w jaki sposób pomimo ograniczeń, czy proces degradacji nie postępuje, zamontujemy takie specjalne urządzenia na rysach, żeby sprawdzić, czy te rozwarcie rys postępuje i jeżeli tak, to w jakim zakresie, po to, żeby w razie, jeżeli byłyby jakieś niepokojące objawy, móc na bieżąco reagować. Taką metodę stosowaliśmy między innymi na moście w trakcie badania przebudowy ulicy Basztowej. Już pokazuję, jak to będzie wyglądało. Więc tak, proszę Państwa, na tej mapce, którą tutaj przedstawiłem, mamy... Karol, nie widzimy mapy. Bardzo proszę, gdybyś mógł jeszcze raz ją pokazać, bo Państwo nie widzą mapy. A ja no, udostępniłem. Moment, jeszcze raz zobaczę, co tu się... Widać teraz? Nie ma. Może ja ze swojego... Jeszcze raz spróbuję. Momencik. Moment. Ach. No to tylko. To może ja spróbuję poczekać. Już ostatnio. Teraz już mam. Już mam. Proszę bardzo. Jest? Tak. Myślę, że Państwo teraz widzicie, prawda? Widać mapę? Tak, gdzie? Bardzo proszę. Więc na tej mapce mamy zaznaczone w kolorze czerwonym. Mamy zaznaczony aktualny tranzyt autobusów. Autobusy w tej chwili wszystkie jeżdżą ulicą Dworcową, Rzeczną i tutaj mają możliwość skrętu, przepraszam, w ulicę Młyńską i przejeżdżają przez most. I to ten tranzyt będziemy musieli wyeliminować. Autobusy wjeżdżające do Kołobrzegu od ulicy Koszalińskiej, tutaj mamy takie czarne strzałki, wszystkie kierowane są obecnie Unii Lubelskiej, będą dojeżdżały do Dworcowej i tranzyt po ograniczeniu będzie się odbywał tym szlakiem niebieskim, czyli ulicą Solną do Jedności Narodowej i wtedy jesteśmy już po drugiej stronie rzeki. Jedności Narodowej można potem już dojeżdżać do ulicy Trzebiatowskiej i przemieszczać się. Mieliśmy również, proszę Państwa, przy ulicy Rzecznej parking dla autobusów. W tej chwili parking dla autobusów będzie przy ulicy Kieleckiej, Siwińskiego i na centrum przesiadkowym przy ulicy Bałtyckiej. W tych dwóch miejscach będą mogły autobusy sobie parkować. Ograniczenie, które chcemy wprowadzić, będzie z wyłączeniem naszych autobusów komunikacji miejskiej. Natomiast wszystkie autobusy... Ja przepraszam bardzo, bo ktoś ma nie wyłączony z Państwa mikrofon i słyszymy rozmowę. Myślałam, że może ktoś z nas. No? Przepraszam Mogę bardzo. Pani chyba Jędrzejczak ma nie wyłączony mikrofon. Ale ujemny jakiś nauczyciel. To jest bardzo dobra wiadomość. Za złego Karola powiem, że właśnie weszłaś w porządku. No okej. Okay. Może spróbuję kontynuować. Bardzo proszę. To ograniczenie... Ale może nie, przepraszam bardzo. Pani Jędrzejczak ma włączony mikrofon. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Halo, halo. Okej, okay, teraz już możemy rozmawiać. Okej, okay, to ograniczenie 20 ton, które będzie na moście, powoduje, że wszystkie samochody ciężarowe powyżej 20 ton będą musiały korzystać właśnie z tego tranzytu, czyli Solna Unii Lubelskiej, czyli to połączenie takie dookoła, jak również autobusy turystyczne nie będą mogły wjeżdżać w Dworcową i Rzeczną, również będą musiały korzystać z tranzytu Solna, Jagiellońska Unii Lubelskiej. To jest właściwie najważniejsze w tym całym opracowaniu. Nasza komunikacja miejska, tutaj mamy dwie linie, linia numer 1 i linia numer 4, będzie mogła jeździć ulicą Kamienną. Mamy tutaj wyliczone, to jest około 100 kursów dziennie,
Między innymi też i z tego powodu będziemy zakładali te urządzenia monitorujące stan mostu. Myślę, że tutaj najważniejsze te elementy. Oczywiście na ten moment po analizie problemu i pewnej propozycji, którą tutaj Państwo usłyszeliście odnośnie zmian organizacji ruchu głównie samochodu powyżej o nacisku na osi powyżej 20 ton, została zlecona organizacja ruchu. Na pewno będziemy o tym rozmawiać jeszcze z panem starostą, który zatwierdzać będzie nowy projekt organizacyjny. Natomiast proszę Państwa, na ten moment nie ma innej możliwości, dopóki nie pozyskamy dokumentacji projektowej i nie przebudujemy mostu. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce niedawno, chociażby w Koszalinie, gdzie źle oceniono stan techniczny na tyle, że nie wyłączono na przykład drogi. Więc na pewno trzeba kochać na zimne i zauważcie Państwo, że tamten pierwszy przegląd był na tyle niepokojący, że bardzo dobrą decyzją była decyzja o, wręcz wskazaną i niezbędną była decyzja o wykonaniu dokumentacji projektowej. Jest z nami pan Czesław Stoma z Wydziału Inwestycji, który zajmuje się tym projektem. Chcieliśmy Państwu powiedzieć, że mamy już koncepcję tego mostu, częściowo już dokumentację projektową, więc prace idą naprawdę bardzo dynamicznie. Chcielibyśmy również Państwu pokazać, w jaki sposób ten most będzie przebudowany, jak on będzie wyglądał. Mamy również wizualizację skonsultowane z naszym architektem miejskim. Bardzo proszę Pani Czesław o przekazanie Państwu informacji na temat koncepcji przebudowy nowego mostu. Witam Państwa, dzień dobry. Tak jak Pani Prezydent powiedziała, mamy już prace projektowe rozpoczęte. Etap ich to jest koncepcja, która została przyjęta przez urząd do dalszych opracowań dokumentacyjnych i przedkładania ich w instytucjach, które będą uzgadniały i wydawały poszczególne decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na połowę przyszłego roku, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, a mam tutaj na myśli trwającą nadal pandemię, która ma swój, że tak powiem, wpływ i odciska piętno na każdym niemalże działaniu, czy to inwestycyjnym, czy jakimś innym gospodarczym. Ale bądźmy dobrej myśli. Miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić dokumentację projektową zgodnie z podpisaną umową i planem. Przedstawię teraz Państwu dokumentację koncepcyjną, żebyście Państwo mogli zapoznać się, jak mniej więcej będzie ta przebudowa mostu wyglądała. Otóż planowana przebudowa to jest również zmiana parametrów istniejącego mostu, który w tej chwili posiada szerokość około 12 metrów, natomiast rozbudowa doprowadzi do tego, że będziemy mieli pełnowymiarowy chodnik od strony rzeki Parsenty, jak również ścieżkę rowerową i chodnik, ciąg pieszy od strony kanału drzewnego. Szerokość przebudowanego mostu to będzie około 16 metrów, natomiast długość to jest samego przęsła w granicach 17 metrów, natomiast całość przebudowanego odcinka to jest 26 metrów. Tak to mniej więcej wygląda w tej chwili i taka jest planowana przebudowa. Jeszcze Państwu pokażę, jak ewentualnie wygląda to również w przekroju. Momencik, slajd zmienić. Już tutaj tak, o, przekrój. Może poprzeć. To jest przekrój poprzeczny. Jak widać, dwa pasy jezdne na moście o szerokości po 3,5 metra. Bariera energochłonna oddzielająca i stwarzająca bezpieczeństwo dla ruchu pieszego, jak również ruchu rowerowego. Po tej części, czyli od strony kanału drzewnego, tak jak mówiłem, będzie i chodnik, i ścieżka rowerowa, natomiast od strony rzeki pojawi się chodnik o szerokości
dwóch metrów. Całość będzie włączona w istniejący układ i przebudowaną ulicę Basztową i dowiązana do istniejącego mostu na rzece Parsencie. Jak również od strony ronda, od strony Młyńskiej, poszerzony ciąg pieszy i włączony też w istniejący układ. Dziękuję bardzo. Jak będą pytania, z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości. Tego nie słychać. Pani prezydent ma wyłączony mikrofon. Przepraszam. Chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście w połowie roku kończymy dokumentację projektową. W momencie pozyskania pozwolenia na budowę będziemy chcieli wprowadzić środki do budżetu na realizację tej inwestycji. Kosztorys będzie, więc będziemy widzieli, jakiego rzędu są to kwoty. Na dziś możemy myśleć o kwocie, nie wiem, 2,5-3 milionów, ale jak Państwo wiecie, te ceny stali tak strasznie teraz w górę idą, że może być bardzo różnie. Ale myślimy o takiej kwocie, zobaczymy, co pokaże kosztorys. Będzie to połowa przyszłego roku. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Bardzo prosimy. Mają Państwo jakiekolwiek informacje, na jak długo takie ograniczenia komunikacyjne zostaną wprowadzone? Nie wiem, jak długo i od kiedy właściwie? Jak tylko zostanie zatwierdzona organizacja rucha, którą w tej chwili została zlecona, po zatwierdzeniu jej przez starostę kołobrzeskiego będziemy wprowadzać zmiany. Oczywiście będziemy komunikować, bo ona to nie dzieje się z dnia na dzień, natomiast trzeba się liczyć z tym, że tak naprawdę może być to, proszę Państwa, początek zmian, bo jak wspomniał Pan Naczelnik, będziemy tam zastosowane zostaną specjalne płytki, które będą monitorowane i będą nam pokazywały, czy te ograniczenia, czy to, co teraz prowadzimy, nie powinno być jeszcze bardziej ograniczone, więc trzeba się liczyć z jakimikolwiek, czy takimi ograniczeniami, czy bardziej radykalnymi, aż do momentu przebudowy mostu. Tu trzeba sobie powiedzieć otwarcie, nie a jak długo to może trwać? Jak wspomniałam, jeżeli w przyszłym roku będzie dokumentacja projektowa, przystępujemy do inwestycji, myślę, że rok 2023 to będzie most. Ja może w uzupełnieniu jeszcze, proszę sama bardzo. Organizacja, ponieważ tutaj w jednym miejscu będziemy wchodzili w drogi krajowe, więc będzie wymagało to uzgodnień, więc samo wprowadzenie oznakowania może troszkę potrwać. Może nawet trochę więcej niż miesiąc. Natomiast, tak jak pani prezydent powiedziała, ograniczenie będzie do czasu przebudowy mostu. Im szybciej go, w którymś momencie, jak zaczniemy budowę, będziemy musieli całkowicie wyłączyć go oczywiście z ruchu, to jest sprawa oczywista, więc jak gdyby raczej należy się spodziewać, że będzie to kierunek taki, że będziemy z tej formy, jaka jest teraz, przejdziemy na zamknięcie całkowite na czas pracy. Dotyczy jeszcze tylko, zapytam, że dotyczy tylko na razie samochodów ciężarowych, tak? I autobusów. Wszystkich, których nośność jest większa niż 20 ton. Rozumiem, że już w tym zakresie nie macie Państwo pytań. Ja bardzo dziękuję, choć będziemy z Państwa na bieżąco informować o postępach w tym trudnym temacie, jakim jest zamknięcie ulic. Liczymy też na Państwa współpracę, aby dotrzeć do jak najszerszej rzeszy kierowców. Na pewno nie będzie to łatwe, ale tu dopełnimy wszelkich starań, aby jak najszybciej tę inwestycję sfinalizować i bezpiecznie jeździć przez nasz kanał drzewny, a potem przez Parsencję. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu.